Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Rzeczywiście poprawka jest prosta. Mówi się w oryginale ustawy. Centralne repozytorium zapewnia przeszukiwanie zasobów informacyjnych, w szczególności według po pierwsze kryterium przedmiotowego, po drugie spisu podmiotów. Senat spisu podmiotów zamienia na kryterium podmiotowe. Ta poprawka nie zmienia w tej ustawie absolutnie nic. Tak samo jak przed poprawką i po poprawce, ta sprawa jest zupełnie jednoznaczna. Mamy tutaj jednak słuszne uzasadnienie Senatu, pewnie słuszne, że chodzi o dochowanie języka prawnego, żeby nazywać te same rzeczy tymi samymi rodzajami terminów, a inne rzeczy innymi rodzajami terminów. To prawda. Ale tutaj mamy właściwie w tej poprawce zderzenie dwóch wartości. Pierwszą wartością jest to, że ustawa jest jasna dla każdego w tym zapisie sejmowym. Można to repozytorium przeszukiwać według spisu podmiotów i każdy wie, o co chodzi. No ale teraz zamieniamy to na kryterium podmiotowe. I to już nie każdy wie, o co chodzi. Jak się zastanowi, jak się dopyta prawników, cóż to może znaczyć, no to się okaże, że znaczy absolutnie to samo. Mamy więc konflikt dwóch wartości. Jedna wartość to jest ładnie wyglądająca ustawa, ładniejsze brzmienie z punktu widzenia języka prawniczego. A druga wartość to zrozumiałość tej ustawy dla jak największej liczby ludzi. Dlatego mając taki wybór, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za odrzuceniem tej poprawki Senatu. Dziękuję serdecznie.